9 punktów. Jest to konkurencja czasowa. 3 osoby zapraszam. Pokażę. Okej, okay, tutaj stąd zaczynamy. Wyznaczymy zaraz linię mety. Słuchajcie, może ja pokażę konkurencję, prawda? Przechodzimy między pachołkami, czyli na gwizdek sędziego biegniemy między pachołkami. Zatrzymujemy się na środku, robimy dwa przysiady, nieważne czy wrócicie w prawo czy w lewo, aby nie w drzewo. Lewa, prawa, przebijamy z osobą piątkę i następna osoba. Robimy to na czas. Czy wszystko jest jasne? Dobrze. Ten pierwszy, drugi przygotowuje się ulchówek. Zapraszam, ustawcie się już w drudze do białej. Tam zdjęcie, słuchajcie, z panią Larysą, ona nam sprawnia, ona na co dzień. Idę z nimi. Idę! Chodź do nas. Mamy. I słuchajcie, pierwsza konkurencja, musimy linię wyznaczyć, skąd startujemy, dobra? Pani Martyno. Dobra. Trzy osoby z drużyny, reszta kibicuje. Tutaj słyszałem jakieś były, ten, jeszcze raz mogę usłyszeć to, coś mówili. Jedna z naszych koleżanek. Słuchajcie, konkurencja numer jeden. Słuchajcie, niektórzy po nocach, a mianowicie Roma, która pierwsza tutaj będzie występowała, to pisze teksty, wydała bajki i słuchajcie, wydała też śpiewnik o seniorach, także brawa dla niej. Piszcie, przelewajcie na papier. Można nabyć autografy po. Dobra, zaczyna LTM. Czy jesteś gotowa? I uwaga, drużyna start! I zaczęła Roma, proszę Państwa. Kierowników proszę o zapisanie. Dobra. I słuchajcie, ulchówek, moje rodzinne strony. Czarnoziem, czy jesteście gotowi? Wiecie, o co chodzi? Dwa przysiady, jeśli nie uznacie, wykonujecie od nowa. Niestety, zasady fair play muszą być. Czy kibice z ulchówka są? Dobra, okej, gotowi? Start! Idziemy ulchówek, ulchówek! Ale leci! Pewnie brała pigułkę! I jedziemy dalej! I go! I lecisz, kochana! Słuchajcie, bardzo dobrze, już za skupienie na twarzy tej pani. Dwa przysiady. Raz. I lampada nam przygrywa. Można się bujać? I jest i trzecia zawodniczka. I prawo, lewo, aby nie drzewo. Ale idzie. I lecimy, 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 lecimy. Stop. 34, 85. Na razie drugi raz. Pani Rusin przygotowana? Stop. Mniej więcej możecie spod pachołka. Dobra. Czy diabetycy? Nie, dzienny dom pomocy, przepraszam. Przypomnę, że to grupa osoby z pierwszą grupą inwalidzką. Są to osoby, które na co dzień ćwiczą. Tak, bo pani Rusi nie widać, ale ten czasami też słychać. Dobra. Gotowi? DDB, start! Wiesia, Wiesia, proszę o gobi. I Wiesia skacze jak bumerang. W tamtym roku reanimowana przez ratownika. I jedziesz, jedziesz, nie czekaj.
Kiedyś było w jednym kinie, ta winda do góry jedzie, a gdzie ma jechać? Bombs? Jedziemy. I słuchajcie, to kierowca bombowca na co dzień, tamty chyba był w dżinsach, teraz w leggingsach. Ale leci! Raz i dwa! Słuchajcie, proszę ratownika medycznego o sprawdzenie, czy palnik z mocniejszego nie brał. Oczywiście żartuję. Kolejna ostoja. I następnie przygotowuje się Uniwersytet Trzeciego Wieku, który również niektóre zajęcia będzie miał w czasie. Czyli Centrum Aktywacji Seniora, mieszczący się u nas w bibliotece. Ostoja gotowa, odejdźcie sobie krok bliżej, będzie to łatwiej. Dobra, i uwaga, Jarczu, wstań! Jarczu, Jarczu! I mają kibiców! Pamiętam, że się przyszła? Raz, zakres ruchu senioralny oczywiście. Brawo, Jarczu, są drugi raz z nami, ale te dziewczyny mają werwę. I następna! Lewo, prawo, nie drzewo, tak. I wszystko tutaj. I wszystko dzięki projektom unijnym, Unii Europejskiej. To jest 20 lat, 100 lat naszego Karpatu i druga cykliczna impreza. I patrzcie, jak ona leci, jak samolot. Chyba była na lotnisku w Świdniku. I odebrała dzieci, proszę Państwa, stop! 39,69. 6,9 na końcu, kochani. I Uniwersytet Trzeciego Wieku, słuchajcie, bliżej sobie podejście, bo skrócicie wtedy czas. UTW, na co dzień pod kierownictwem Państwa Wiski, tak odrobię, śpiewają, tańczą, recytują Uniwersytet, czyli już jeden z najdłużej przyjmujących się dróg seniora. Gotowi? Sam! Go, go, go! I patrzcie, jak proszę! Idzie, jak pójdzie! Raz i dwa, ale zerwany! Idzie! I dalej, lecz kochana, myśl o czymś, Basia, przyjemny. Basia, myśl o czymś przyjemny. Raz i dwa. Dobra, dobra. I słuchajcie, gdyby nie rozgrzewka i kolega leci, patrzcie. Brawa, Rysiu. Rysiu, później machniemy po kieliszu, dawaj. O, dawaj, Rysiek. O, coś z tym kieliszu ma. Brawa dla Rysia. 37,82. Rysiu, coś się stało do ratownika dożonodycznego. Cóż, dobra. Rozbasujmy, jakaś pani chętna do Rysia rozbasowania zapraszam. Okej, diabetycy, czyli tak zwane zmierni nasze. Chodźcie. Pod kierownictwem Andrzeja Dziupy. Słuchajcie, on na co dzień prowadzi to ten pan. Witam bardzo serdecznie. Ten pan bardzo fajną świetlicę. Powiem pokrótce. Świetlica Krokus to jest taka świetlica, w której na przykład dzieci mogą odrobić lekcje, poczuć się w domu i ten pan nadaje tego klimatu. Nie tylko kierownik diabetyków, ale i wielka, mógłbym powiedzieć, ostoja świetlic Krokus. Brawo dla Andrzeja za oddanie i za serce. Na co dzień cukierek, ale też kierownik. Bardzo dobry kosztów. Gotowi jesteście? Tak! I cukierki ruszyły! Słuchajcie! Czy oni mają badane cukier? Czy oni są cukrowi? Będzie można ich polizać, ale po występach dopiero. I przygotowuje się bardzo rachunki cukier. O, no, Andrzej ruszy z gracją! Andrzej! Raz i dwa! Tak się robi przyślady, jak tam kierownik. Jadrze. I ostatnia, i tak zwana Halinka, już widzieliśmy ją na nas górach. I raz, i dwa. O, Halinka pomachała pierśniami tam tutaj. I stop. 40-46. Słuchajcie, zaraz zobaczycie, jak w Suścu skaczą jelonki. Tak zwany wodospad najwyższy w Suścu, zwany jelonek. Dziewczyny narażąco, słuchajcie, żeby się rzucały w oczy, żeby się między drzewami nie zgubiły. Gotowy Susiec? Tak! Przygotowuje się dźwięczna harmonia obok i sam! Susiec, 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 leci, proszę o dopis! Dawaj, dawaj, dawaj! Leci Susiec! Proszę! Slalom między pachołkami, lecisz, kochana!
Podejdź sobie bliżej, będziesz na niej. Zobaczcie, jaka gracja. Coś to przedostatki pachołek i przeszkadza, ale lecimy, 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 lecimy i... I patrzcie, bieli nóżkami. O! Był przykuć, czy coś tam, patrz, to za sobą. 36-43 to drugi czas, tak? 32-31. Okej, okay, dobra. Zaraz podamy czasy, a teraz harmonijny zespół i harmonia. Dobra. Stasia na co dzień jeździ rowerem. Umie mówić po niemiecku. Tak? I morning czasami nam mówi. Dobra, gotowi do harmonia? W harmonijmy z tyłu. Stasia, Stasia Ogińska. Stasia Ogińska pędzi i wszystko spędziła. Dawaj Stasia na przysiady. A jeszcze zrobiła odbycie. Dawaj Stasia. Stop. I pani, która na co dzień lubi śpiewać. Pędzi niczy wiatr. Raz i dwa. Kierzynka z drugiej, no to nie reprezentacie go filmu, ale... I leci. I ruszy, nie chodzi do swojej kwadrata. Okej, słuchajcie, uznajmy, że... Nie, chcecie powtórzyć? Pozwalamy? Powtórzyć? Dobra, to charakter żartobliwy. Jeszcze raz. Musimy zrobić dwa przysiady. Słuchamy uchem, a nie brzuchem. Dajmy wam szansę słuchać. Zmieniliśmy regulację. Okej, szanowni? Go! Stasia po raz drugi! Daliśmy im jeszcze raz z tego wniosku. Daliśmy im szansę. Charakter żartobliwy to mówię. Perfekt. I leci. Pamiętając o przysiadach. Trzeciej szansy nie dostaniesz. I leci, leci, leci. Cieplej wam niż w tym roku. Teraz pochę, pochę do przysiadu. Raz i dwa. I 32-82, dobry czas. Okej, kochani, konkurencja numer 2 przeniesiemy na trawę z tego względu, żeby nikt się nie wywrócił. Kolejność taka sama, pierwszy LDR rozgrywek. A, Lubysza. Zapomniałem o Królewskich, słuchajcie. Powiedzieli, że na mediach społecznościowych, że ja co roku łatwo skóry nie oddadzą. Tak samo burmistrz został ten sam u was. Dobra, pozdrowienia na burmistrza. Słuchajcie, pani ta, myśmy kiedyś się w Kniaziach poznali. Te panie, jak zarówno inne seniorki, jak była pandemia, słuchajcie, one szyły maszynowo. Niektóre nawet na nożku maszynę szyły. Zajechały i szyły po nocach maseczki, żeby było bezpiecznie. Szapowa dla was, dla Kniazi, dla wszystkich pań, które wiedzą, o których mówię. Także się waszą dziki. Ale święcie. Dobra, słuchajcie, ma nazwę, ma koronę Lubysza Królewska. Start! I ryszyli, ryszyli. Patrzcie, jak leci jak samolot. I dwa przysiady. Czasami wolniej się ma to okazała. Dwa przysiady przypominam. Podam czas zaraz w czasie konkurencji i przygotowujemy się. Stop! 35, 30, kolana całe. Mamy młodego ratownika, może w bok. Jak mówią ręce, które leczą. Dobra, kochani, przesuwamy się na trawę, zapraszam. Słuchajcie, to wszystko dzięki Unii Europejskiej. Ten tarta, powstał, fajnie się po nim biega. Dobra, przechodzimy tutaj slalom między pachołkami i piłką do nogi.